Na program zaprasza Bonimet, producent balsamu kręgowego Ojca Grzegorza na bóle mięśni, stawów i kręgosłupa. Witam Państwa po raz kolejny. Dziś pytanie od pracownika służby zdrowia. Jestem fizjoterapeutą i często mam pacjentów, którzy cierpią na bóle kręgosłupa. Jaką recepturę ziową polecicie Państwo w stosowaniu w celu wykonania masażu? Rzeczywiście masaż można wykonywać na różne sposoby. Można stosować zwykłą oliwkę dla niemowląt, czy też jakieś inne substancje ułatwiające pościsk, bądź też talk, ale ja osobiście zalecam troszeczkę inaczej. A jestem też między innymi specjalistą rehabilitacji medycznej, więc, więc to nie jest jedyna specjalizacja, jaką posiadam, ale jedna z, jedna z kilku. I y, y, też zalecam czasami pacjentom stosowanie masażu. I wtedy najlepsze efekty ma się stosując produkty, gdzie podłożem jest y, bądź oliwa z oliwek, albo lepiej olej z pestek winogron. Dlaczego olej z pestek winogron lepszy od oliwy? Dlatego, że. Ona się wolno wchłania, to oliwa z oliwek i y, oliwa z oliwek to w zasadzie jest masło maślane, bo oliwa to jest tylko jedna z oliwek, przepraszam za no to masło maślane. Y, w każdym razie, jeżeli stosujemy oliwę, no to mamy kłopot z schłonięciem się jej ze skóry, bo taki film, który, ten film nie jest zbyt, zbyt estetyczny i stwarza problemy. Natomiast olej z pestek winogron wchłania się lepiej. Ale co tam do tego oleju należałoby dodać? A więc przede wszystkim należałoby pamiętać, o olejkach eterycznych. Taką recepturę, którą ja często stosuję, Państwo macie teraz na ekranie i te olejki eteryczne, to przykład olej lawendowy, miętowy, olej kmiętowy, olej eukaliptusowy, kamforowy, goździkowy. Do tego dobrze jest dodać również produkty takie jak olej z dziurawca, z kwiatu dziurawca. On ma taki piękny czerwony kolor. Dobrze dodać jest nalewkę, czy też czy ekstrakt z arniki, może być też belisperendis, czyli, czyli to jest ta, takie połączenie po pierwsze będzie działało dobrze na pacjenta, i ten efekt terapeutyczny masażu będzie zwielokrotniony poprzez właśnie działanie tych prozdrowodnych substancji w tych bólach kręgosłupa czy, czy bólach stawów. Natomiast druga sprawa to jest to, że będzie też to korzystne dla terapeuty, bo wykorzystując swoje dłonie w terapii z czasem. Niestety, ale będą te dłonie coraz mniej sprawne, będą one zmęczone, będą zwyrodnienia tych dłoni. Więc będzie to takie, takie powiedzenie, że to, to, to jak tak jak w starych reklamach, niektóre, jednego z szamponów do mycia głowy, dwa w jednym: dobre dla pacjenta i dobre dla terapeuty. Czasami mamy też sytuację, jeszcze idąc do meritum sprawy. Że nie masujemy jakichś wielkich powierzchni, na przykład pleców. A na przykład potrzebujemy masować dłonie, bo są bóle w obrębie stawu. Wtedy lepiej użyć preparatów na bazie nalewek alkoholowych. Olejki na szczęście rozpuszczają się w alkoholu, więc mogą być tam dodawane. Dlaczego? Dlatego, że taka nalewka alkoholowa szybko się wchłania i nie zostawia śladów na dłoniach po już dwóch, trzech minutach wcierania. Można też tam dodać wtedy, gdy to jest na bazie alkoholu, nalewkę bursztynową, nalewkę z żywokostu, nalewkę. Garnikową z oczaru wilgeniuskiego, z krwawnika, na Tam można wiele różnych substancji dostosować plus te olejki, o których już wcześniej państwu powiedziałem. kończąc yy... Pozwolę sobie na małą, na małą e, kryptoreklamę, czyli reklamy moich dwóch książek, którą napisałem, jedną z pań profesor Iwaną Wawer, e, profilaktyka, zdrowotna, profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, a druga, Zioł lecznictwa ojca Grzegorza. W tych książkach znajdziecie Państwo więcej informacji na tematy, które poruszam w moich felietonach. Dziękuję uprzejmie. Sponsorem programu był Bonnie producent balsamu kręgowego Ojca Grzegorza na bóle mięśni, stawów i kręgosłupa.